Gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy, czekasz w kolejce u lekarza albo próbujesz zasnąć i włączasz pewną specyficzną aplikację z pewną specyficzną nutką w logo. I właśnie wtedy nieświadomie dajesz się ponieść swoim najbardziej prymitywnym instynktom. Dajesz się ponieść dopaminie. Choć jeszcze prawdopodobnie o tym nie wiesz. I tak filmik za filmikiem, minutka za minutką wycinasz godzinę ze swojego życiorysu jak gdyby nigdy nic. Oddajesz swoje życie w imię pustej rozrywki. To oczywiście nie znaczy, że jak będziesz korzystał z TikToka, to umrzesz czy coś. Prawda? Ale czy rzeczywiście jest to tak złe, jak próbują malować to boomerzy i czy moje udramatnienie tej sytuacji jest w ogóle fair? Czy ja sam osobiście mogłem dać się ponieść tej boomerskiej propagandzie, że o churdur, wy tylko w tych telefonach dzisiaj siedzicie, nic pożytecznego nie robicie? I co z tym wszystkim wspólnego może mieć polityka dwóch supermocarstw, Chin oraz Stanów Zjednoczonych? To wszystko postaram się wyjaśnić w tym właśnie filmie. Zapraszam do oglądania. TikTok to aplikacja do tworzenia oraz udostępniania krótkich, minutowych filmów wideo. Oryginalnie powstała ona w Chinach w 2016 roku pod nazwą Douyin, a dopiero w roku 2017 chińska firma ByteDance, odpowiedzialna za tą aplikację, przejęła popularny serwis Musical.ly i połączyła ten pomysł z Douyinem, tworząc w praktyce TikToka. Od tego czasu TikTok zdobył ogromną popularność, zwłaszcza wśród młodych ludzi. TikTok pozwala użytkownikom nagrywać filmiki z muzyką, z tańcem, komedią, inną rozrywką czy też treści edukacyjne. Ale z ciebie papik! W praktyce to TikTok wynalazł, a raczej bardziej spopularyzował krótkie formy wideo, gdzie twórcy mają jedynie minutę na opowiedzenie swojej historii. Ta minuta bywa oczywiście wyjątkowo fajna, bo twórcy muszą się bardzo wysilić, żeby streścić wszystko w jedną minutę. I to też powoduje niezmiernie wkurzającą mnie sprawę, jaką jest to, jak... Teraz już wiecie, że ta minuta bywa oczywiście wyjątkowo fajna. Wraz z popularnością tej formy wideo, inne platformy również stwierdziły, że ej, my też możemy zrobić krótkie filmiki. I tak powstały YouTube Shorts, tak powstały Instagram Reels, tak powstały dziwne filmiki na Facebooku, których nigdy nikt nie ogląda, ale no przyznajcie, czasem tam zajrzycie i tam są dziwne rzeczy. Oraz ten format podłapały też później takie serwisy jak Twitter czy Reddit. Dziwne jest to, jak w niezmiernie imponującym tempie rozwoju tego formatu nie podłapały go jeszcze strony z treściami dla dorosłych. Chyba że o czymś nie wiem. Jak na ironię przystało, w skrócie, wszystkim nagle zachciało się wziąć kawałek tortu z nowo powstałej formy wideo. Zaczął się więc proces TikTokizacji internetu. I tak wiem, że brzmi to jak jakieś stwierdzenie z jakiegoś niszowego think tanku, który dostaje pieniądze od Skarbu Państwa, ale to bardzo ważna i ciekawa sprawa, bo to oznacza, że wszelkie argumenty związane z uzależnieniem czy szkodliwością TikToka dotyczą współcześnie wszystkich platform społecznościowych. Więc wszelkie argumenty kierowane do TikToka, jak uzależnienie i spędzanie zbyt dużej ilości czasu na platformie, nie powinny być kierowane wyłącznie do TikToka, a odpowiedzialność za to powinna być rozlana na wszystkie platformy. Jednak jakiego typu oskarżenia mam tu dokładnie na myśli? Jak głupie minutowe filmiki mogą wpływać na człowieka tak bardzo, że coraz częściej mówi się o zabronieniu i zbanowaniu TikToka jako platformy raz na zawsze? Przede wszystkim głównym zagrożeniem związanym z TikTokiem, jak i z innymi platformami do udostępniania krótkich treści wideo jest uzależnienie. A w taki sposób, jak wejdziecie do aplikacji na drobną chwileczkę, jak ja nienawidzę słowa chwileczka, to zostaniecie w niej na o wiele, wiele dłużej niż byście sobie tego życzyli. I nie należy tego bagatelizować, bo badania dowodzą, że ludzie spędzają godziny na oglądaniu treści podsuwane im przez algorytmy TikToka, YouTube Shorts, Instagram Reels i wszystkiego innego, co teraz jest w internecie. To godziny wycięte z życiorysów bardzo młodych osób, które mogłyby oczywiście być wykorzystane jakoś kreatywniej, w jakiś lepszy sposób. Gdzie to długo szukać? Ja osobiście sam jestem głupi i czasem zamiast zrobić coś pożytecznego, siedzę godzinę w wannie i oglądam TikToki. I to wcale nie jest dobre. Mogłem się wtedy uczyć, mogłem wtedy pracować, mogłem, nie wiem, wyjść gdzieś ze znajomymi, a siedzę wpatrzony w telefon w poszukiwaniu tak właściwie sam nie wiem czego. No. Ten TikToczek jest bardzo fajny. Bo TikTok wykorzystuje pewien lukratywny, ale wadliwy moralnie model przeglądania sieci.
Mowa o Infinite Scroll. Nieskończone przewijanie to technika ładowania treści w aplikacji lub na stronie internetowej, która automatycznie dodaje nowe elementy, gdy tylko dotrzemy już na sam dół. W praktyce oznacza to, że strona, którą przewijamy, nie skończy się, dopóki urządzeniu zapewnimy dostęp do internetu i energii. I oczywiście istnieje i istniała w internecie cała masa stron, która wykorzystywała Infinite Scroll długo przed tym, jak ja potrafiłem wymówić słowo drzwi albo długodystansowiec. Ale TikTok wykorzystuje Infinite Scroll do absolutnych granic ludzkich możliwości, by jak najbardziej i najintensywniej przywiązać użytkownika do ekranu. I choć w dalszej części tego filmu będę mówił też o treściach, które na TikToku i takich platformach są jak najbardziej pozytywne, zaprosiłem do tego filmu nawet twórców znanych z TikToka, żeby wam o tym opowiedzieli. Ale nie będę kłamał, że jednak większość filmów na tych platformach ma raczej obojętny, o ile nie nawet negatywny wpływ na życie i rozwój człowieka. Oczywiście jak najbardziej te same słowa można przypisać do każdej innej współczesnej platformy społecznościowej. Oczywiście moje konto na TikToku jest absolutnie najlepsze i bawi, i uczy, i uczy, i... 154 tysiące wyświetleń, a wy tyle macie na TikToku? Kolejnym zagrożeniem jest to, że z kim się przestajesz, takim się stajesz. I tak młodzi ludzie z braku laku, ze zwyczajnych nudów, poświęcając większość swojego wolnego czasu na te aplikacje, mogą pobrać bezpośrednio z internetu najgłupsze wzorce zachowania. Znikąd nie wzięły się przecież wszelkie obrażenia, czy nawet zgony związane z popularnymi szczególnie na TikToku trendami czy wyzwaniami. I tak przez ludzką głupotę zmieszaną z chęcią zdobycia popularności i szacunku mieliśmy do czynienia z następującymi trendami i challenge'ami, które kończyły się niefortunnie. Blackout Challenge polegał na podduszaniu się lub wstrzymywaniu oddechu aż do utraty przytomności. Było to bardzo niebezpieczne i zwyczajnie głupie, ponieważ groziło to omdleniem, uszkodzeniami mózgu, drgawkami, a nawet śmiercią. Devious League Challenge polegało na niszczeniu lub kradzieży przedmiotów ze szkoły i nagrywaniu tego na TikToku. Było to nie tylko nielegalne, ale także szkodliwe dla szkoły i innych uczniów. Z bardziej aktualnych trendów z TikToka dużo słychać ostatnio również o fenomenie bone smashingu, czyli domowych operacji plastycznych, gdzie młodzi mężczyźni w poszukiwaniu samoakceptacji i własnej wartości uciekają się do prób zmiany struktury swojej twarzy, tak by na przykład ich szczęka była bardziej ostra i większa, a ich kości policzkowe były bardziej widoczne. Jednak zanim wasze młotki pójdą w ruch, muszę was ostrzec. To zwyczajnie nie działa i z pewnością wam nie pomoże, a wręcz przeszkodzi w uzyskaniu lepszego wizerunku. Ale do czego nie posuną się zdesperowani ludzie popchnięci do ostatecznych kroków przez losowych, obcych ludzi z internetu. I wiem, że zabrzmiałem tutaj jak boomer, bo trzeba być po prostu debilem, żeby wykonywać trendy bezmyślnie z internetu. I wiem, że ja, jak i ty, który to oglądasz, prawdopodobnie nigdy nie posunęlibyśmy się tak daleko, żeby zrealizować nowy skacze z ogna challenge, ale hear me out. Społeczeństwo jest naprawdę głupsze niż myślicie. Młodzi ludzie mogą również radykalizować się w swoich przekonaniach, trafiając poprzez skomplikowane algorytmy do baniek informacyjnych, co również jest grzechem wszystkich platform społecznościowych. I gdy weźmiemy chociażby ten drobny fakt pod uwagę, już nieco więcej sensu mają dla nas wykresy prezentujące preferencje polityczne młodych osób w Polsce, gdzie okazuje się, że młodzi mężczyźni zdecydowanie częściej głosują na Konfederację, a ich koleżanki głosują zdecydowanie częściej na Lewicę. Generalizacja, wiem, to jest jeden z wielu aspektów, dlaczego tak jest, ale to nie jest kanał politologiczny i nie chcę wchodzić w szczegóły rozkładu społecznego, dlaczego tak się dzieje, ale myślę, że ten aspekt również ma tu drobne znaczenie. Coś czuję, że kancelarie specjalizujące się w rozwodach około 2035 roku zaliczą spore zyski. Chyba, że 5 lat później wszyscy będą głosować na matę i to byłoby smutne. Radykalizacja może nie dotyczyć wyłącznie światopoglądu i wcale nie młodych osób, ale również zwolenników teorii spiskowych, bo na TikToku zdecydowanie częściej napotkacie się na różnego rodzaju dziwne filmy osób, które nieironicznie wierzą w naprawdę dziwne rzeczy, które nawet wam się nie śniły. A w komentarzach pod tymi filmami czy też slajdami ze zdjęciami znajdziecie licznych zwolenników, którzy do grobu będą bronić swoich idei. TikTok postara udowodnić się tobie, że Ziemia jest płaska, a na Księżycu nigdy nie wylądowaliśmy, bo Księżyca nie ma. Nad nami nie ma kosmosu. Jest jedynie firmament. Jednak to, co teraz wam przedstawiłem, nie czyni z TikToka niczego gorszego, czego nie mielibyśmy już dotychczas na platformach społecznościowych kierowanych do młodych odbiorców. Nie widzieliście chyba YouTube Kids. Dodatkowo może wydawać się, że to moja wina, bo to ja powinienem się kontrolować, to ja powinienem uważać na to, ile czasu spędzam w internecie, ile czasu spędzam na TikToku. Chcącemu nie dzieje się krzywda, a ludzie będą robić głupie rzeczy niezależnie od tego, czy mają dostęp do internetu, czy nie.
Mimo, że to argumenty, z którymi się nie zgadzam, bo są wyjątkowo krótkowzroczne i brak tutaj jakiegoś cienia empatii, macie prawo tak sądzić. Jak najbardziej, proszę bardzo. Ale musicie również zauważyć drugą stronę medalu tego, dlaczego coraz głośniej mówi się ostatnio o zbanowaniu TikToka w USA, ale również w Polsce. Bo tam, gdzie nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o politykę, wpływy i pieniądze. Mimo, że TikTok należy do chińskiej firmy ByteDance, większość, o ile nie wszyscy użytkownicy, pochodzą spoza Chin, bo Chińczycy mają swojego własnego TikToka, Douyin, gdzie niepełnoletni użytkownicy na przykład nie mogą spędzać na platformie dłużej niż 40 minut. A różni insiderzy sugerują, że treści na tej platformie znacznie różnią się od tego, co możemy znaleźć na Zachodzie. Jest tam zdecydowanie więcej treści naukowych oraz edukacyjnych. Do kluczowych zarzutów wobec TikToka należą przede wszystkim obawy, że TikTok może naruszać prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, które mogą być następnie przechowywane i wykorzystywane przez chiński rząd. TikTok oczywiście zaprzecza, że udostępnia jakiekolwiek dane władzom w Pekinie, ale niektórzy eksperci i analitycy sugerują, że to jest zwyczajne kłamstwo. Check. TikTok może bezpośrednio wpływać na opinię społeczną i kształtować narracje związane z polityką, konfliktami międzynarodowymi, prawami człowieka, demokracją, czy może blokować treści niezgodne z narracją rządu i interesów Chin. W sumie... Check. TikTok może zwyczajnie demoralizować najmłodszych obywateli Zachodu, serwując im najprostszą i najbardziej prymitywną światopoglądową papkę, odpychając ich w taki sposób od rzeczy dużo bardziej pożytecznych dla społeczeństwa i gospodarki. I ta operacja psychologiczna ma sprawić, że młode pokolenia Zachodu będą leniwe i nie będą chciały nic robić. Zamiast ciężko pracować na dobrobyt następnych pokoleń. Check. TikTok może stanowić zagrożenie dla infrastruktury cyfrowej i krytycznych systemów obrony USA, jeśli zostanie zhakowany lub wykorzystane jako narzędzie terroru cybernetycznego przez chińskich hakerów lub agencje wywiadowcze. Check. TikTok może być również wykorzystywany do podsłuchiwania lub podglądania swoich użytkowników za pomocą kamery lub mikrofonów w urządzeniach mobilnych. Check. Wybaczcie, ale chyba znam jakieś inne firmy, które tak robią. I to właśnie z powodu głównie tych obaw administracja USA podjęła kluczowe działania mające na celu ograniczyć, o ile nie w przyszłości, zakazać rozwój i działalność TikToka w kraju. Pracownicy rządu USA już teraz mają zakaz instalowania oraz korzystania z aplikacji na swoich telefonach. Wszystko to przez podejrzenia o to, że dane użytkowników są wysyłane bezpośrednio do władz w Pekinie. Donald Trump już wcześniej próbował zakazać korzystania z aplikacji w kraju, lecz poszczególne sądy zdecydowały, że nie ma on do tego uprawnień. Dlatego w USA obecnie trwają głosowania nad ustawą, która dałaby dzisiejszemu prezydentowi Joe Bidenowi możliwość zbanowania TikToka w USA raz na zawsze. W związku z tymi burzliwymi wydarzeniami prezes TikToka zeznawał ostatnio przed Senatem USA. I nie zgadniecie, co się stało. Czyżby amerykański kapitalizm raz na zawsze wygrał z chińskim komunizmem, który chce inwigilować nasze dzieci? Nic bardziej mylnego. Trzeciego marca 2023 roku CEO TikToka, Shou Zi-Chu, zeznawał przed amerykańskim kongresem. Bardziej 23 marca 2023 roku CEO TikToka, Shou Zi-Chu, rozłożył na łopatki amerykański kongres. Przesłuchanie dotyczyło przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa narodowego oraz powiązań TikToka z Chinami poprzez macierzystą spółkę ByteDance, a także polityki moderacji treści oraz prywatności danych użytkowników na platformie. Przesłuchanie trwało aż 5 godzin i wywołało liczne kontrowersje ze strony polityków obu głównych partii. Niektórzy ustawodawcy sugerowali sprzedaż TikToka jakiejś amerykańskiej firmie lub zakazanie działalności. Tak po prostu. I chociaż mainstreamowe media sugerowały, że Senat grilluje prezesa TikToka, to raczej był taki cyrk i pokaz tego, jak bardzo reprezentanci kraju wybrani przez amerykańskich obywateli kompletnie nie znają się na internecie. Sam Chu prawdopodobnie miał niezły ubaw, mając do czynienia z boomerami, którzy technologicznie zatrzymali się gdzieś w latach 90. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Bardzo głupie pytania, z którymi miał do czynienia Chu, są symbolem tak naprawdę bezradności rządu Stanów Zjednoczonych i braku publicznych, oficjalnych argumentów podpiętych jakimiś głębszymi danymi i dowodami na rzecz blokady TikToka w szeroko pojętym Zachodzie. With a lot of respect, American social companies don't have a good track record with data privacy and user security. I mean, look at Facebook and Cambridge Analytica. Just one example. Chu oczywiście robił swoje i bronił interesów TikToka, wielokrotnie podkreślając, że aplikacja nawet nie jest dostępna w kontynentalnych Chinach, a jej siedziba znajduje się
w Los Angeles i w Singapurze. TikTok tym samym podejmuje wszystkie działania, żeby zadowolić amerykańskich regulatorów i sugerował ostatnio, żeby wszelkie dane użytkowników zbierane przez TikToka znajdowały się w amerykańskich serwerowniach zarządzanych przez amerykańskie firmy. Czy mówił też o tym, że chce wprowadzić specjalne limity, żeby najmłodsi użytkownicy TikToka nie mogli spędzać tam dłużej niż godziny dziennie. Dodatkowo algorytm TikToka ma się zmienić dla tych najmłodszych użytkowników, tak żeby częściej pojawiały się tam filmy związane z nauką. Analitycy i eksperci twierdzą, że prócz zwiększenia się ilości editów z samym prezesem TikToka na jego platformie, niewiele zmieniło się wobec sytuacji, w której TikTok się znajduje. A decyzja o zamknięciu TikToka na terenie Stanów Zjednoczonych nie została jeszcze podjęta. I wiecie co? Decyzja o zamknięciu TikToka prawdopodobnie nigdy nie zostanie podjęta. Chyba że rzeczywiście Chiny i USA będą w jakiejś wojnie i wtedy w grę absolutnie nie będą wchodziły jakiekolwiek zasady ekonomiczne. Bo moi drodzy, chodzi tutaj o nic innego jak o pieniądze. 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 Ogromne pieniądze, które TikTok generuje na masową skalę. I choć prezes TikToka podnosił argumenty, że na tej platformie reklamują się małe i średnie biznesy, które próbują jakoś przeżyć we współczesnej trudnej ekonomii, mimo tych słodziutkich argumentów chodzi o to, że za milionami użytkowników i godzinami spędzonymi przez nich w aplikacji idą miliony dolarów. Dolary te potem krążą i napędzają ekonomię USA, a regulatorzy wydają się być zwyczajnie źli i złośliwi wobec tego, że nie jest to amerykańska firma, bo są oni przyzwyczajeni do sytuacji, w której to głównie amerykańskie firmy technologiczne podbijają amerykański i międzynarodowy rynek. Są źli, że nie mają takiej mocy i kontroli nad tą firmą i mogą sobie oczywiście przymknąć oko na jakieś tam biadolenie Marka Zuckerberga o prywatności użytkowników, którą on oczywiście ma głęboko w poważaniu. Ale na nawet najdrobniejsze machlojstwa zagranicznych koncernów nie mogą być obojętni. Jednak mimo tego wszystkiego, co próbowałem tutaj przekazać, wcale nie chcę być adwokatem boomerskiego stanowiska, że o kurdur, te smartfony nas ogłupiają, a my nic nie wiemy, nie powinniśmy z tego korzystać. Te algorytmy spalają młodym ludziom mózgi. Short form video to ewolucja i postęp, których już zwyczajnie nie zatrzymamy. I tyle. I choć minutowe filmiki nigdy w pełni nie zastąpią tego, co znamy z YouTube'a, czyli dłuższych treści, tak samo jak batonik nigdy nie zastąpi pełnowartościowego obiadu u babci, te dwie rzeczy będą po prostu obok siebie koegzystować, dopóki za kilkadziesiąt lat znowu nie przyjdzie ktoś, kto nie wymyśli koła na nowo i nie sprzeda nam tego samego w trochę innej formule. Prawda jest taka, że dłuższe formy wideo również dzielą się na te głupsze i na te mądrzejsze, i na te pozytywne, i na te negatywne, a wszystko w granicach moralności jest dla ludzi. Nie ma się co próć, że ktoś chce poświęcić godzinę ze swojego dnia na przeglądanie głupich TikToków, bo może miał ciężką pracę, może miał trudny dzień w szkole, może chce po prostu wychillować i powinniśmy dać ludziom żyć. A prawda jest też taka, że na TikToku jest wielu twórców, którzy konstruują swoje filmy w pocie czoła, by dostarczyć nam jak najbardziej angażujących materiałów oraz od czasu do czasu nauczyć nas czegoś nowego. I tutaj w tym bardziej nie ma nic złego. W treściach na TikToku nie ma nic bardziej złego niż w treściach na YouTube, a jedyne o co powinniśmy się martwić w zasadzie bez wyjątków co do sieci społecznościowej, to jak duże dawki tego przejmujemy i że powinniśmy być świadomi tego, że najczęściej są one większe niż nam się wydaje. Bo minuta do minuty i nagle oglądamy YouTube Shorts 2 godziny. To jednak tylko moje osobiste zdanie skonstruowane na podstawie doświadczeń jako dziennikarza, użytkownika, ale i twórcy również krótkich form wideo. Ale co więcej mogliby nam powiedzieć inni twórcy, którzy są znani z krótkich, ale też długich form wideo? Kto mógłby wiedzieć na ten temat więcej jak nie sami YouTuberzy i TikTokerzy? Postanowiłem więc spytać się tego u źródła, rozmawiając z Blokiem, Prawem Marcina oraz Grafem. Cześć, nazywam się Karol Gązwa, w internecie szerzej znany jako Blołek i tak tworzę już content do internetu od 11 lat, poczynając od YouTube'a, a teraz też na TikToku, czy na shortach, czy też na instagramowych reelsach. Jako użytkownik korzystam z TikToka bądź shortów rzadko, kiedyś było to bardzo częste, ale zauważyłem, że nie jest to dobre, więc troszeczkę odrzuciłem tą formę spędzania wolnego czasu. Dlaczego tworzę filmy na TikToka bądź shorty? Może z TikTokiem zaczniemy, bo to była dość ciekawa historia, ponieważ na TikToku pojawiłem się z uwagi na to, że mi zapłacili. Tak, miałem współpracę z TikTokiem, która była bardzo przyjemna, ale też chciałem się pojawić na TikToku ze względu na to, że uważam, że trzeba podążać trochę za trendem, plus podążać za widzem i być tam, gdzie też widz jest, więc jak jest widz na TikToku, to ja jestem na TikToku. Uważam, że krótkie formy to przyszłość, dlatego też tworzę krótkie formy.
No i zresztą widać po ruchach platform, co robią, że wszystkie przechodzą na te krótkie formy, no bo widzą, że to trzeba iść. Plus też widzowie przyswajają coraz ciężej dłuższe formy. Wolą mieć coś bardzo skróconego i skondensowanego, a właśnie TikTok im to daje. Co widzę pozytywnego na TikToku? Dużo widzę plusów, dużo widzę minusów, więc jeśli chodzi o plusy, to taki największy plus jest taki, że jeśli chodzi o długie formy, to muszę długi czas poświęcić na jej stworzenie. Jeżeli ona nie idzie, no to trochę jest to demotywujące. Natomiast jeśli chodzi o TikToka, to właśnie tam górują krótkie formy, więc tak naprawdę dużo mniej czasu na to poświęcam. No jak nie pójdzie, to po prostu macham ręką i mówię ok, następny TikTok pójdzie. Co widzę negatywnego, jeśli chodzi o krótkie formy, tutaj skupię się na TikToku, to z mojej perspektywy jako widza troszeczkę mi to popsuło głowę, ponieważ teraz oglądając jakieś dłuższe filmiki, już wcześniej byłem niecierpliwy i chciałem od razu szybko obejrzeć, a teraz po prostu przez to, jakie te formy są krótkie, to bardzo się niecierpliwie i nie jestem w stanie dłuższych form obejrzeć, bo TikTok mi popsuł głowę. A drugą rzeczą z jeszcze większej liczby tam minusów jest też to, że na TikToku jest dość taki niski próg wejścia, przez co osoby, które może nie powinny tworzyć na TikToku, tworzą, bo wystarczy telefon i dostęp do internetu i nagrywają. Siema, jestem Graf i czasami nagrywam filmy w internecie, które czasami są dobre. Z TikToka korzystam rzadko, prawie wcale, raczej tylko wrzucam przez przeglądarkę, apki nie mam w ogóle ściągniętej, a shortsy oglądam, myślę, że 10, może 15 dziennie, tylko jeżeli naprawdę coś ciekawego mnie wciągnie. Troszeczkę w tym internecie już jestem, ale myślę, że zrzeszenie, które ma społeczność TikToka, jeżeli ludzie decydują, że coś robią, to wszyscy napierdzielają, rozsyłają ten filmik wszędzie. Wiralność tego jest naprawdę bardzo fajna. To mnie często dziwi, jak bardzo ludzie się potrafią zrzeszyć. Na początku byłem troszeczkę przeciw TikTokowi i shortsom, ponieważ argument był taki, że krótki content sprawi, że ludzie będą mieli krótszy attention span. Ostatnio zdecydowałem, że to jakby nie jest mój interes w sumie, co się dzieje. Po prostu rzeczy się dzieją, czy tego chcę, czy nie. I jest to naprawdę bardzo dobra forma na, po pierwsze, zbudowanie jakiejś marki, żeby ludzie kojarzyli twarz, kojarzyli osobę, kim jest, jak i również zbicie sobie liczbę na kanale. Fajne jest to, że jeżeli coś ma tylko 60 sekund, albo nawet mniej, myślę, że 15 się da, mało jest rzeczy nieistotnych. Wszystko, każdy jeden detal, możecie z tego zrobić film i to wrzucić w internet. I to są takie rzeczy, które są naprawdę za krótkie na pełnometrażowe YouTube'owo, czyli pewnie z 20 minut film, ale ciągle możesz z tego zrobić jakiś content. Rzeczy, które normalnie by były zatracone. Myślę, że z TikTokiem jest problem podobny jak z na przykład Tinderem, że bardzo odmóżdża osobę. Jest to kwestia lewo, prawo, a TikTok to nawet uprościł, bo jest tylko góra, 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 góra. Naprawdę, jeżeli nie jesteśmy z tym uważni, to może to nam wyłączyć mózg na parę godzin, więc trzeba z umiarem to ogarniać. Myślisz, że tak krótkie filmiki to przyszłość rozrywki? Myślę, że to jest po prostu inne medium. To, że mamy YouTube'a, nie znaczy, że już nie ma długich filmów. Jak były na początku płyty z muzyką na winylu, to dłuższe piosenki były fajne, ponieważ o, patrzcie, nowa technologia, nowy winyl, jesteśmy w stanie na niego zmieścić więcej. A potem te single dostały te swoje 3,5 minuty klasyczne, ale ciągle ludzie produkują albumy, pomimo, że są takie rzeczy jak Spotify, Tidal i tak dalej, gdzie możemy zamieścić tylko jedną piosenkę. Okej, niektórzy artyści już robią krótsze numery, gdzie jest tylko jedna zwrotka, nie mówiąc specyficznie kto, ale pewnie kojarzycie. Ale myślę, że medium filmów takich jak na YouTube, powiedzmy około 20 minut, medium filmów jak w kinie półtorej godziny, nie wiem, że jest to po prostu inny sposób przekazywania informacji. Cześć, nazywam się Marcin Kruszewski, jestem prawnikiem i znacie mnie jako Prawo Marcina, bo pod tą nazwą tworzę prawnicze edukacyjne treści na TikToku, Instagramie i YouTube. Jako twórca, który publikuje codziennie, muszę codziennie logować się na TikToka czy na Shortsy, no bo te filmy pojawiają się każdego dnia. Jednak nie będę ukrywał, że te filmy też przeglądam i również robię to codziennie. No po prostu jest to dla mnie źródło kolejnych pytań czy inspiracji właśnie od moich widzów. Uważam, że będąc twórcą, który stara się być na bieżąco, nie da się po prostu codziennie nie wyjść na te najbardziej popularne portale w social mediach. Uważam, że Shortsy, chociaż tworzę też dłuższe filmy, na przykład na YouTube, mają wyjątkową rolę. Pozwalają w bardzo krótkim czasie przekazać sporą dawkę wiedzy. W ciągu tej minuty można podać po prostu taką istotną pigułkę. Jest to bardzo istotne w dzisiejszym świecie, bo ludzie chcą bardzo prostych recept, bardzo prostych
informacji podanych w przystępnej formie. Jest to troszeczkę nauka dyscypliny i fajna odskocznia od długich prawniczych pism czy artykułów naukowych. Ta krótka forma komunikacji ma oczywiście dużo wad i dużo zalet. Uważam, że największymi zaletami jest właśnie ta elastyczność. Ta informacja niesiona jest szybko, także na przykład będąc w sklepie, kiedy sprzedawca zachowuje się wobec nas nie w porządku, będąc w szkole, kiedy nauczyciel zachowuje się nie w porządku, możemy po prostu obejrzeć 30-sekundowy film i często będziemy wiedzieli, jak w takiej sytuacji się zachować. Są też tego cienie. Uważam, że odbiorcą coraz bardziej wymagający i coraz trudniej jest przykuć ich uwagę. Uważam, że wielu rzeczy nie da się powiedzieć w krótki sposób, w krótkiej formie i ludzie powinni być nauczeni też tego, że czasem warto być cierpliwym, bo na przykład przeczytanie książki nie zajmie nam już 30 sekund czy minuty. Myślę, że już teraz dynamiczny rozwój TikToka i to, że tak naprawdę inne platformy starają się wzorować na TikToku i tworzyć tą krótką formę komunikacji, powoduje, że na pewno możemy rozpatrywać te krótkie filmy, krótkie shortsy, masło maślane, jako przyszłość, bo ta przyszłość dzieje się już teraz. Krótsza forma moim zdaniem nigdy w pełni nie zastąpi tej dłuższej, ale dłuższa też nie zastąpi krótszej. Uważam, że jedna i druga ma swoje zastosowania. Gdybyśmy uznali, że faktycznie tak nie jest i udawalibyśmy, że shortsy nie są przyszłością i że ta przyszłość nie dzieje się właśnie teraz, to prawdopodobnie byśmy po prostu oszukiwali samych siebie. Ta przyszłość dzieje się właśnie w tym momencie. I ta przyszłość myślę, że będzie trwać jeszcze bardzo długo, no bo trudno znaleźć mi alternatywy dla tej prostej formy komunikacji. Czy krótkie formy wideo uzależniają? Czy TikTok oraz inne serwisy prezentujące krótkie treści wideo ogłupiają ludzi? Czy chiński rząd rzeczywiście inwigiluje mnie, gdy siedzę sobie w wannie przeglądając TikToki? Na te i wiele innych pytań jest naprawdę ciężko odpowiedzieć bezpośrednio. I obawiam się, że każdy z nas musi wyznaczyć swoją osobistą granicę i powiedzieć sobie dość w odpowiednim momencie. I choć ja również chciałbym znać niepodważalną, najprawdziwszą prawdę, niestety jest to niemożliwe. I to zrozumiałem robiąc research do tego filmu, że tutaj nic nie jest takie czarno-białe, to bardziej takie spektrum, taki gradient. I to jest głupie, bo do takich samych wniosków można dojść nie robiąc tego całego researchu w ogóle. Tam, gdzie pojawia się jakieś zagrożenie dla nas, najczęściej nikt i nic nie pomoże nam tak dobrze, jak my sami możemy sobie pomóc. Także mimo wielu test, które tutaj postawiłem, mimo wielu test, które tutaj obaliłem, mam nadzieję, że potraktujecie to jako taki minimalny, chociaż nienaukowy podręcznik. I następnym razem, gdy będziecie chcieli zajrzeć na TikToka i zauważycie, że robi się już późno, stwierdzicie, że może lepiej już pójść spać. A może nie, może wciąż będziecie sobie cisnąć do 4 nad ranem, ale mam nadzieję, że gdzieś głęboko w waszej świadomości ten film wam się pojawi i będziecie pamiętać, że musicie uważać. Także powodzenia. Spodobał mi się ostatnio tweet, który zretweetował Marko Kubiś w wolnym tłumaczeniu z angielskiego. YouTuberzy tworzący filmy o uzależnieniu od TikToka to tak jakby twój dealer, jeden zły narkotyk, ostrzegał cię przed złymi skutkami, drugi zły narkotyk. No, także mam nadzieję, że to ma sens. Dziękuję bardzo.